Witajcie kochani w kolejnym dniu portalowym, a dzisiaj mamy 25 października, no i zobaczymy, jaka energia dzisiaj działa w tym dniu portalowym. 25 października. Ja z wewnętrznym źródłem boskiej jasności i proszę o jasne przesłanie. Jaka energia dzisiaj działa w tym dniu portalowym? Za dużo. Ja bym prosiła po jednej karcie, drogie uniwersum. Oj, coś dzisiaj działa, dużo energii. Teraz sobie zobaczymy, co takiego się będzie dzisiaj działo. Jedną kartę proszę, dziękuję. Mamy dziesiątkę Gabriel. Wiecie co, dziesiątka Gabriel mówi oczywiście o jakiejś przeciążeniu. Może o jakichś problemach, przeszkodach. I ta karta mówi, proś swoje anioły, bądź też inne osoby, ale tutaj ta karta mówi, proś swoje anioły, aby ci postawili na drodze osoby, które ci mogą pomóc. Osoby, które mogą ci pomóc nieść ten ciężar. Dla niektórych ta karta mówi, jesteś obciążona, zmęczona, ponieważ za dużo pracujesz. Chyba karta dla mnie. I ty próbujesz za bardzo przypodobać się innym. I kochani, często kiedy chcemy zadowolić wszystkich dookoła, często robimy to kosztem swoim. Jeśli przesadzimy, kochani, to nie tylko, że upadniemy na zdrowiu i będziemy mieć problem, ale również chorzy i zmęczeni, no nie przysłużymy się nikomu. Także chyba tu już jest czas, aby poprosić innych o pomoc. Może poprosić dzieci, domowników o odciążeniu w pracach domowych, bądź jeśli pracujecie zawodowo, może czas powiedzieć szefowi, że na ten moment czujecie się wypaleni i może powinien ktoś wam pomóc w waszych obowiązkach. Nie pozostawajcie z tym sami, kochani. Czas na odpoczynek. Jakie przesłanie ma Archanioł Michał? Znowu mamy to niebieskie światło, ten niebieski piorun. I ta karta mówi, abyś się przyklonęła swojej nowej rzeczywistości. I teraz jest pytanie, jak wygląda ta moja nowa rzeczywistość? Czy jestem z niej zadowolona? Może dzisiaj właśnie zauważycie z dziesiątką Gabriel, że ta wasza rzeczywistość nie polepsza się, może się pogarsza. Może ta wasza rzeczywistość doprowadziła was do momentu, kiedy jesteście bardzo zmęczeni. Kiedy wasze ciało, może wasza dusza już po prostu nie ma siły. Czy chcesz, aby tak wyglądała twoja nowa rzeczywistość? Co powie Erat Alicanto? Zobaczcie. Tu jest ruch, jest proces, ale to jest powolny proces i już jest na czasie, aby pożegnać się z energią kobolda, czyli z tą ciemną energią, która wam kradnie to, co najdroższe i najukochańsze. Może właśnie wasz czas. Tutaj coś bądź ktoś kradnie wasz czas, kochani. I warto się temu przyjrzeć. Przesłanie od aniołów dla was. Tutaj anioły mówią, że w nadchodzących miesiącach będzie bardzo ważna energia uzdrowienia, uzdrowienia, przebaczenia i tak naprawdę to ty wiesz, co jest do roboty, co masz robić. Komu należy wybaczyć? Aczkolwiek ja tu słyszę energię przebaczenia w stosunku do siebie. Więc może w nadchodzących miesiącach popracuj nad tym, aby wybaczyć sobie, aby wybaczyć innym, bo tak naprawdę to ty wiesz, co masz robić. Tylko może nie zawsze patrzysz w tym kierunku. Rada.
tu mamy znowu kartę ostrzegawczą. Jeśli nie zmienisz swojego zachowania, swojego działania, to możesz tego pożałować. Czyli to może się odbić na twoim zdrowiu na przykład. I następna karta, nie trać swojego czasu. Są ważniejsze rzeczy teraz w twoim życiu. Rób coś, co ma sens i coś, co cię popchnie do przodu, coś, co jest ważne dla ciebie. Nie trać swojego czasu na rzeczy, które ci nie służą, przynajmniej nie tak, jakbyś tego chciała. I zobaczmy jeszcze, jaka runa działa dzisiaj w naszej energii. Mamy też dwie. Mamy Rajdo i mamy Manas. Wow. Kochani, tutaj chodzi o to, aby przejąć odpowiedzialność za siebie. Aby ruszyć w odpowiednim momencie. Tutaj z runą Manas mamy do czynienia z kwestią działania. Manas to są związki, to może rzeczywiście coś się łączyć z tematem związków, ale ogólnie tu chodzi o to, aby zdać sobie sprawę ze swojego działania. Zauważ właśnie te wewnętrzne struktury, które w tobie działają. Odnośnie na przykład związków z innymi. Warto się nad tym zastanowić, kochani. A ja wam życzę przepięknego portalu i do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki. Mua.